Hejka, witam Was na dzisiejszym treningu na żywo przeznaczonym dla osób początkujących. Dzisiejszy trening nie będzie miał skakania, nie będzie miał tupania, więc możecie go robić także późnym wieczorem. I przeznaczony jest właśnie dla osób, które dopiero zaczynają, które miały długą przerwę, albo na przykład wracają po kontuzjach, po chorobie. To będzie idealny live, idealny trening do tego, żeby wzmocnić całe ciało, popracować nad serwetką i ujędnić całe ciało, teraz jest dobrze i po polsku. I nie bójcie się, bo już widziałam na czacie, że niektórzy się boją, niektórym się nie chce. Zaraz się z tym rozprawimy, zaraz dam Wam motywacji, więc teraz proszę wszyscy chodźcie na matę, jeśli mata jest jeszcze nierozłożona, to nie wiem na co czekacie. Zakładać buty i zaczynamy, maszerujemy w miejscu, głęboki wdech. Wydech, włączamy trening na zegarku, jeśli mamy zegarek sportowy. Słuchajcie, ten trening będzie fajnym zestawem dla Waszego ciała. Wasze ciało będzie za to wdzięczne, bo oprócz tego, że oczywiście popracujemy nad wyglądem ciała, czyli ten trening też ujędni to ciało, sprawi, że będzie bardziej wysportowane, ta sylwetka będzie taka, za jaką zazwyczaj gonimy, to dodatkowo dzięki wzmocnionym mięśniom my chronimy też stawy i sprawiamy, że to ciało potem też dłużej żyje. W związku z tym z każdej strony ten trening Wam się opłaca. Głęboki wdech jeszcze raz, wydech, jeszcze raz wdech, wydech i tylko maszeruj w miejscu. Słuchajcie, do treningu nie jest potrzebny żaden sprzęt. Jeśli nie macie jeszcze maty, bo dopiero zaczynacie, połóżcie sobie gdzieś ręcznik. Jak będziemy robić ćwiczenia na podłodze, to sobie rozłożycie, żeby się łokcie w podłogę nie wbijały i tak dalej, i tak dalej. Napięty lekko brzuch. Co to oznacza? Wyobraźcie sobie, że ktoś chce Was uderzyć w ten brzuch. Wiem, dziwne, kto by chciał uderzyć w brzuch, ale może czasami się zdarzyć taka sytuacja. I wtedy co my robimy? Napinamy ten brzuch, żeby to tak bardzo nie bolało. I to jest właśnie napięcie brzucha. Czyli nie wciąganie brzucha, nie robimy tego, bo chcemy się przycisnąć przez bardzo, bardzo ciasne drzwi, tylko napinamy, czyli te mięśnie są takie w ten sposób zrobione i brzuch jest jak kamień. Głęboki wdech, wydech. Kasia, bardzo się dziękuję za wpłatę. Słuchajcie, teraz odgarniamy brak motywacji, przechodzimy sobie ze strony na stronę. Jeśli czujecie, że dzisiaj jest dzień, kiedy chcecie dać sobie trochę więcej, można to robić w szybszym tempie. A jeśli chcecie zacząć w tempie razem ze mną, to dawajcie, lecimy razem. Wszystkie wymówki na bok, wszystkie braki motywacji na bok, wszystkie te głosy w głowie, które mówi, że nam się nie chce, albo że jest 4 stycznia, czy tam 5, 6, 10, kiedy to oglądacie, bo niektórzy to oglądają po live'ie i my jeszcze nie zaczęliśmy tak naprawdę nic robić. Nieważne. Dzisiaj jest ten dzień, kiedy coś dla siebie robimy i to się liczy. Głęboki wdech i wydech. Dzisiaj cały trening będziemy robić w równym tempie, 40 sekund. Każde ćwiczenie. 3, 2, 1. Super. Z nogi na nogę przechodzimy, ciężar ciała przenosimy. Raz jedna, raz druga strona, zginamy lekko kolana. Zobaczcie, że ja cały czas patrzę na Was na wprost i chciałabym, żebyście Wy też patrzyli na mnie, czyli nie robimy tego. Nie szukamy po podłodze drobnych, tylko do przodu otwieramy klatkę krążenia barków. Raz, 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 raz. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Dwa, popatrz na mnie, unoszę kolano do góry, dodaję ręce, hop, 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 hop. Przy każdym ruchu, kiedy łokcie idą w stronę kolana, napinamy lekko brzuch jeszcze. Spięcie brzucha, spięcie. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super, przechodzimy znowu do marszu. Jeśli czujecie, że oddech przyspieszył albo zrobiło się cieplej, super, właśnie o to chodziło, na tym polega rozgrzewka. Wstajemy teraz tak, żeby nogi były trochę szerzej niż szerokość bioder i lewa noga idzie do przodu, jak modelki na zdjęciach, dawać, ręce na biodra i teraz z tej pozycji noga do boku, wracamy, hop. Jeśli mamy problem z równowagą, chwytamy się ściany, stołu, męża, żony, innych członków rodziny, wszystkich naraz. 4, 3,
dwa. Zmieniamy stronę. Noga przed siebie jak modelka, ręce na biodrach. Jak fota z wakacji. Super. I teraz hop. 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 Jeszcze pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Ekstra. Stajemy sobie bokiem do maty lub po prostu bokiem do ekranu. Ręce mocno do góry. I powoli wyciągamy się do przodu. Zobaczcie, że robię zgięcie w biodrach. Pośladki mi idą mocno do tyłu. Plecy są proste. I wracamy. Jeszcze cztery razy. Hop, skłon. Wróć. Zobaczcie, że nie schodzę do ziemi. Dwa. Ostatni raz. Super. Stajemy sobie z przodu maty, jeśli mamy matę. Prawa noga do tyłu, do zakroku. Co jest bardzo ważne, kierujemy ciężar ciała na dół. Tak jakbyśmy chcieli położyć koleno na dół. Możemy położyć, połóżcie koleno. I teraz góra. Ok. Ręce do góry. Zniż się. I do góry. Zniż. I do góry. Kolano jest cały czas w powietrzu. Jeszcze dwa. Jeden. Zmiana strony. Najpierw obniżamy całkiem kolano, kładziemy się na kolanie, super, i do góry. Hop, i dół. Hop, hop, hop. Iwona, bardzo Ci dziękuję za wpłatę, jesteś kochana. Pozdrawiam Cię serdecznie. Trzy, dwa, jeden. Schodzimy na oba kolana. Dłonie są pod barkami. Teraz jeszcze rozgrzejemy sobie górę ciała. Lewa ręka za głowę. Dotykamy łokciem maty i teraz będzie trudna część do góry, do góry, do góry. Patrzymy za łokciem. Powrót. Jeszcze. Hop. To może być niekomfortowe. Mamy zazwyczaj bardzo spiętą tą górę ciała. Siedzimy przed kompem, siedzimy przed telefonem. To potem zbiera swoje żniwo. Ostatni raz. Druga strona. Hop. I na dół. Góra. Na dół. Góra. Ostatni raz. Na dół. Góra. Dłonie pod barkami, wyprostuj nogi do deski i wchodzimy do góry. No i super, rozgrzewka za nami, brawo. Przed nami trening właściwy, czyli ujędrniamy, wzmacniamy całe ciało. Pierwsza część treningu to część od pasa w dół. Zajmiemy się nogami, zajmiemy się pośladkami i zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Teraz weźcie sobie łyk wody. I zaraz Wam pokażę pierwsze ćwiczenie. Przysiad sumo. Czyli stopy są mocno skierowane na zewnątrz, kolana tak samo. Hop, w te strony. Tak? I teraz z tej pozycji obniżam się i idę do góry. Tyle. Zaczynamy. Za 4, 3, 2, 1. Lecimy. Na dół, góra. Na dół. Góra. 40 sekund. Brzuch lekko napinamy. Super. Tylko góra, dół na razie. Nic więcej. Hop. Hop. Pięknie. Cały czas pracujemy. Powolne tempo. To jest trening, który nie powinien wywoływać mega zadyszki, bo wzmacniamy mięśnie teraz. Uwaga, luz. Pięknie, głęboki wdech, wydech, przejdź do marszu. Powtórzymy to jeszcze raz. Uwaga, zaczynamy za 5, 4, 3, 2, 1. Lecimy, dół, góra, dół, góra, dół. Góra, dół, pięknie, powoli, spokojnie, co jest ważne, teraz nie robimy tego mega szybko, bo nawet nie poczujecie, jak nogi i pośladki pracują. Wolno schodzimy, wolno wchodzimy, wolno schodzimy, wolno wchodzimy. Jeszcze, cały czas działamy. Ja teraz Was nie olewam dla telefonu, ustawiam nowy stoper, bo oczywiście mi się wszystko pomieszało. Cały czas, pięć. 4, 3, 2, 1, luz. Pięknie. Maszerujemy.
głęboki wdech, wydech i co? Nie było tak strasznie, nie? Dlatego ostatnie powtórzenie zrobimy w trochę inny sposób. Jeśli chcecie trochę bardziej poczuć papryczkę, czyli schodzimy na dół, wchodzimy jednocześnie spinając się na palce. 3, 2, 1, lecimy. Dół i teraz góra, spięcie na palce. Ha. 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 Jeszcze troszkę. Monika, bardzo Ci dziękuję, pozdrawiam. Czujecie teraz trochę bardziej uda i pośladki? Na pewno. Jeszcze łydki dochodzą, nie? Ostatni raz robimy to ćwiczenie. Można troszkę przytrzymać. Uwaga, spróbuj zostać w górze i pulsuj. Pięty są oderwane od maty, jeśli jest za ciężko, pięty na macie. Puls, 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 luz. Przepięknie. Kolejne ćwiczenie. Pamiętajcie rozgrzewkę i za kroki. Prawa noga idzie do tyłu. Zostajemy w tej pozycji i będziemy robić puls góra-dół. Zaczynamy za 7 sekund. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lecimy. Za krok. Puls. 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 Zobaczcie, to jest mały zakres ruchu. Ja nie wstaję całkiem do góry i na dół, tylko zostaję na małej częstotliwości. Gdybyście byli samochodem, to jechalibyście teraz przez jakąś mega dziurawą drogę. Jest du, 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 du. Ja mam taką drogę przed studio tutaj, codziennie fit, że za każdym razem, jak jadę autem, to mam wrażenie, że zaraz żołądek mi wyleci przez buzię, bo są takie dziury, że jak wpadnę, to mi żołądek wyskakuje do góry. Jeszcze 5, 4, 3, 2, 1. I was zagadałam i jedną nogę mamy z głowy, teraz drugą. Wiem, że pod koniec na pewno już trochę piekło i jest to jak najbardziej normalne. Za 8 sekund zaczynamy. 3, 2, 1. Lecimy. Druga noga. Góra, dół. Pulsujemy. I teraz bardzo ważna kwestia. Dużo osób boi się zakroków z powodu kolan. Nie robię zakroków, bolą mnie kolana i tak dalej, i tak dalej. To nie jest tak, że zakroki są złym ćwiczeniem, ale bardzo często przez nasze złe ułożenie ciała kolana obrywają. Dlatego tak jest ważne, żebyście kierowali cały ciężar ciała w dół, nie do przodu na kolano, tylko tu. Ha. To też uaktywni bardzo uda, uaktywni pośladki, a mocne pośladki i mocne uda to chronione stawy, więc opłaca się. 5, 4, 3, 2, 1, góra. Ostatni raz zrobimy to w trochę innym stylu. Prawa noga, wróć, lewa, wróć. Tylko tyle, łatwizna. Słuchajcie, 3, 2, 1, lecimy. Ktoś napisał na czacie przed treningiem, że się boi. Ja bardzo bym nie chciała, żebyście wyczuli strach przed treningami, bo to jest coś, co powinniście robić z taką myślą, że robicie to dla siebie. Ja wiem, że bardziej motywuje sylwetka, więc dlatego też mówię, że trening też się przyda naszej sylwetce, ale to jest czas dla was, dla waszego zdrowia i nie ma co się bać. Słuchajcie, co mówię, modyfikujcie, jeśli trzeba i damy radę przebrnąć przez wszystko. Jeszcze 4, 3, 2, 1, luz. Ostatnie ćwiczenie z bloku na dół ciała. Pamiętajcie rozgrzewkę i stawanie jak modelka. Teraz zrobimy to w trochę inny sposób. Noga przy nodze, lekko zgięte w kolanie i nogę odwodzę do boku. Hop i hop. Uwaga, lewa noga, lecimy. Hop. 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 To, co powinniśmy poczuć w tym ćwiczeniu, to głównie pośladek, troszkę też udo, ale głównie pośladek. Jeśli mamy mega problem z równowagą, złapmy się teraz czegoś. Może być stół, może być biurko, to nie wpływa na złe wykonanie ćwiczenia. To, czego nie chcę, to kopanie, nie? I bujanie całym ciałem. Tak tego nie robimy. Ręka do przodu, ręka na pupę i czujemy, jak pośladek prowadzi nogę do boku. Tu ma się napinać. Hop,
Uwaga, luz. To samo zrobimy na drugą stronę, żebyście mieli równą pupę. I jak? Żyjemy, na pewno żyjecie. Jeśli któreś ćwiczenie będzie sprawiać problem, w każdej chwili możecie przejść do marszu i przeczekać to ćwiczenie. 3, 2, 1, lecimy. Druga noga, sprawdzałam, policja za to nie przyjeżdża, nie każe, nie wlepia mandatu, możecie spokojnie przejść do marszu i przetrwać to ćwiczenie, które sprawia problem, to ćwiczenie, przy którym musicie bardziej odpocząć. Jeszcze. Oddychamy. Głęboki wdech nosem, wydech ustami, wydech, kiedy noga jest w górze, wydech. Wydech, zawsze wydychamy powietrze, kiedy jest ten trudniejszy moment ćwiczenia. To też warto się tego nauczyć, ale to przyjdzie do Was z czasem, zobaczycie. 4, 3, 2, 1, luz. Ostatni raz, po 20 sekundach powiem Wam, żeby zmienić nogę. Teraz zrobimy to w troszkę inny sposób. Od razu noga w górę i będziemy pulsować w górze. Zaczynamy za 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i lecimy. Góra, puls, 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 puls. Wiem, że jest teraz dużo osób, które nie lubią pisać na czacie, które gdzieś tam się nie udzielają na Instagramie, ale też ćwiczą. Albo chcą zacząć ćwiczyć. Nie ma w tym nic złego. Uwaga, zmiana nogi. Chciałabym, żebyście Wy też się czuli jako część drużyny CF. To, że nie macie konta na Instagramie, nie robicie jakichś tam rolek, albo nie jesteście super aktywni, bo nie lubicie, albo nie wiecie, co nawet napisać na tym czacie. Nie przejmujcie się tym. Ważne, że ćwiczycie, robicie coś dla siebie i już jesteście w drużynie. 3, 2, 1 i luz. Łyk wody, chwila przerwy, blok pierwszy. Odhaczony. Słuchajcie, drugi blok to blok na górę ciała i z doświadczenia wiem, że dla wielu osób to będzie ta cięższa część, dlatego że ta góra ciała często jest dużo słabsza. Unikamy tych ćwiczeń jakoś tak nie po drodze nam z nimi, więc dzisiaj postarałam się skomponować taki blok, żeby było efektywnie, ale jednocześnie przyjemnie. Nie ma pompek, więc raczej damy radę. Pierwsze ćwiczenie, które będziemy robić. Na skraju maty przechodzimy do deski, na kolana, na górę i zwracamy z powrotem. Do zrobienia, nie? Też tak myślę. 3, 2, 1. Lecimy. Góra, zejdź do deski, kolana, kolana, góra i do góry. Wyprostuj się ładnie i dopiero schodzimy znowu. Hop, hop i góra. Bardzo często, kiedy zaczynamy ćwiczyć albo wracamy po chorobie, po kontuzji, czujemy taką frustrację, nie? Bo na przykład się męczymy albo coś nam nie wychodzi, to jest mega wkurzające. Ja to rozumiem. Też czasami tak mam, zwłaszcza jak wracam gdzieś po chorobie. Ale musicie spróbować zamienić tą frustrację w siłę. Uwaga! Luz, co to znaczy? Jesteście wkurzeni? Coś wam nie wychodzi? Nie podoba wam się? Dobra. Dokończ to, spróbuj wykorzystać tę negatywną emocję do tego, żeby skończyć ćwiczenie i zrobić tyle, ile możesz. Głęboki wdech. Wydech, bo to się Wam bardziej opłaci. Teraz zejdziemy na dół i poczekacie na mnie na dole. Uwaga, lecimy, schodzimy razem na dół. Kolana, wróć do deski. Z tej pozycji, z powrotem na kolana, spróbuj dotknąć prawego barku. Lewego barku. Deska, do góry wchodzimy. Super. Zejdź na dół. Zostań w desce. Kolana na dół. Prawy bark, lewy bark, góra. Ostatni raz, od razu schodzimy, dotykamy barku. Kolana, bark, bark i lecimy do góry. Pięknie. Jeszcze raz będziemy robić to ćwiczenie. Ktoś napisał, Gosia napisała na czacie, co tam Marta masz w tych paczuszkach pod choinką. Nie mogę Ci powiedzieć, Gosia, bym musiała Cię zabić. To jest tajemnica państwowa. 3, 2,
jeden, lecimy. Żartuję, oczywiście tam naprawdę są kolana, barki, wróć, tam naprawdę są ciekawe rzeczy. Nie, stare pudełka, słuchajcie. Stare pudełka to jest tylko dekoracja. Kolana, bark i wracamy. Super. Jeszcze powoli w swoim tempie. Nie frustruj się. Dobrze wam idzie, jeszcze troszkę. 3, 2, 1. Zostań już na macie, połóż się na brzuchu. O tak, leżymy, to ćwiczenie leżące. Teraz poćwiczymy sobie nad plecami. Ręce i nogi spróbują się unieść i wrócić. Jeśli uniesienie nóg jest za ciężkie, robimy tylko uniesienie góry i wracamy. Powinniście poczuć, jak pracują plecy, co jest ważne. Nie robimy supermana, nie wychodzimy nie wiadomo jak wysoko. Kilka centymetrów i wracamy. 4, 3, 2, 1, leci. Góra, wróć. Góra, wróć. W tym ćwiczeniu bierzemy wdech na górze, wydech na dole. To jest jeden z, chyba jedyny taki przypadek, kiedy robimy to w ten sposób. Dlaczego? Spróbujcie zrobić odwrotnie, to się dowiecie. Jest po prostu ciężej. Oddychaj. Wdech na górze. Wydech. Wdech. Wydech. Luz. Zostajemy sobie na macie. Leżymy jak foczki na plaży. Można pomachać sobie nogami, żeby się rozluźnić. I za 10 sekund lecimy jeszcze raz z tematem. Uwaga. Lecimy. Góra, dół. Góra, dół. Teraz chciałabym, żebyście wzrok skierowali w matę. Nie patrzymy na mnie, ja nie robię nic ciekawego. Ja po prostu robię to samo, co wy. A dzięki temu, że skierujemy wzrok w matę, głowa będzie przedłużeniem kręgosłupa i będzie ustawiona w dobrej pozycji. Jeszcze góra i dół. Pięknie. Lecisz 10 sekund. Chcemy piękne plecy, chcemy mocne plecy. 3, 2, 1 i luz. Mocne plecy to też znowu korzyść, bo otulają fajnie kręgosłup i stabilizują całą postawę, więc sprawiają, że też plecy nie bolą, jak dużo siedzimy. Ostatni raz. 4, 3, 2, 1 i góra. Ostatni raz to robimy. Góra, dół. Czujemy plecy? Na pewno czujemy. Możesz robić wersję samych rąk lub ręce i nogi. Oddychamy. I jeszcze troszkę. Pięknie idzie. Trzymaj do końca, do końca, do końca. To, czego musicie się nauczyć, nie robić skrótów. Czyli jeśli jest nawet stoper, nie kończymy przed tym, jak zadzwoni. Stop. Tylko staramy się cisnąć do końca. Dlaczego? Bo tak robią sportowcy i tak tego się uczymy po to, żeby potem lepiej na każdym etapie naszego zainteresowania treningami robić po prostu te treningi dobrze. Ostatnie ćwiczenie. Będzie ciężkie, nie ukrywam, z tej serii, ale myślę, że dam jakoś radę. Pokażę je wam w dwóch wersjach. Wersja dla osób mega początkujących albo takich, które mają problem z tym ćwiczeniem. Unosimy się na pośladkach, wracamy. Wersja dla osób, które chcą troszkę więcej, unosimy się i próbujemy dotknąć stopy. Raz jedna strona, raz druga. Jeśli mamy problem z równowagą, jedna strona, siadasz i dopiero druga. Okej? Okay? Zaczynamy za 4, 3, 2, 1, lecimy. Hop, hop, hop,
Bardzo was proszę, osoby początkujące, napiszcie mi potem, czy na czacie, czy jeśli się wstydzicie na czacie, to napiszcie mi na Instagramie w wiadomości prywatnej albo na mailu, jak wam się podobał trening, czy była odpowiednia intensywność, czy daliście sobie radę. Bardzo bym chciała, żeby ten trening był naprawdę dla osób początkujących, bo wiem, że ciężko jest zacząć i ciężko jest wrócić. I jest to mega wkurzające, kiedy włączacie jakiś trening dla początkujących, a tam, wiecie, jakieś super turbo ciężkie ruchy. 3, 2, 1, luz. Rozgrzewam nadgarstki. Super. Jeszcze troszkę. Powtórzymy to ćwiczenie jeszcze raz. Zaczynamy za 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lecimy pupa do góry i próbujemy dotknąć stopy. Jeśli się nie uda, tylko pupa do góry, nic więcej. Albo jedna strona przerwa, jedna strona przerwa. Wybierasz wersję dla siebie. I też fajnie, żebyście mieli taką mentalność i żeby pamiętać o tym, że każda wersja jest dobra. To nie jest tak, że jedna jest słabsza, a druga jest lepsza. Obie są ok. Lepiej robić nawet wersje te najbardziej podstawowe i robić je dobrze, niż kaleczyć te zaawansowane, a uwierzcie mi, widzę to bardzo często. Ani to efektu nie daje, ani dobrze nie wygląda. 3, 2, 1, luz. Rozluźniamy nadgarstki. To ćwiczenie robimy tylko dwa razy, więc przechodzimy teraz do deski na kolanach. Na przedramionach, kolana i wypychamy lekko biodra. Zaczynamy za 5 sekund. 4, 3, 2, 1. Lecimy. Unieś się na kolanach. I teraz, jeśli czujecie, że brzuch się napina, robicie to dobrze. Jeśli w ogóle nie czujecie brzucha, przechodzimy na chwilę do zwykłej deski. Kładziemy nogi i przesuwamy biodra lekko do przodu. Hop. Ja nawet mimo tego, że mam bardzo wyciszony brzuch, czuję, że ten brzuch teraz pracuje. Więc niezależnie od poziomu zaawansowania, powinno być to u was wyczuwalne. Jeśli nie, dalej nie jest wyczuwalne, kombinujemy z ułożeniem bioder. Patrz matę. Czekaj. 5, 4, 3, 2, 1. I luz! Słuchajcie, kolejny sukces, kolejny blok odhaczony, a to oznacza, że została nam końcówka. Ostatnie ćwiczenia do końca treningu, więc brawo dla was. Ostatni blok to blok na core. Core to jest tak naprawdę, to są tak naprawdę mięśnie brzucha i mięśnie pleców. Mięśnie, które stabilizują całe ciało i też pomagają w utrzymaniu prawidłowej postawy. Bardzo ważny blok, którego nie wolno omijać. A przy okazji, jeśli pracujecie też nad brzuchem, to przyda wam się pod tym kątem. Pierwsze ćwiczenie, które będziemy robić, nazywa się, bardzo śmiesznie, martwy robak. I wygląda jak martwy robak. Kładziemy się na plecach, ręce, nogi dajemy do góry i teraz prawa ręka, lewa noga opuszcza się, a potem to samo idzie z drugą stroną. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zaczynamy. Jeśli już teraz czujecie, że jest za ciężko, brzuch za bardzo pracuje, zginamy nogi w kolanach. I robimy to samo na zgięciu. To jest taka bardziej przyjazna wersja, a to jest już wersja dla osób, które czują, że chcą troszkę więcej. Co jest ważne, mam napięty brzuch, ale plecy mnie nie bolą. Jeśli bolą plecy, nie kładziemy nóg tak nisko, kończymy ruch szybciej, ok? Martwy robak, ale nazwa ćwiczenia, co? Ale jak sobie pomyślicie na te wszystkie muchy, co tak leżą, to w sumie racja. Jeszcze. Luz. Złap się teraz za kolana, przyciągnij kolana do klatki piersiowej, rozluźniamy sobie odcinek lędźwiowy. I za 10 sekund zrobimy to jeszcze raz. Na luzie, słuchajcie. 5, 4, 3, 2, 1. Lecimy. Powoli, spokojnie, nie śpieszymy się z tym ćwiczeniem. Bardzo często, kiedy prowadzę treningi dla osób początkujących, pojawia się bardzo kluczowe pytanie. A ile kalorii spala taki trening? I w przypadku takich treningów wzmacniających, ujędrniających, rzeźbiących sylwetkę, nie skupiamy się na liczbie spalonych kalorii, bo to nie jest takie ważne.
Tutaj nie spalamy nie wiadomo ile kalorii, bo tętno jest w miarę na niskim poziomie. Ale wzmacniamy całe ciało i to też będzie miało wpływ na jego wygląd. Luz, warto o tym pamiętać. I warto też pamiętać o jeszcze jednej rzeczy, to, że jakiś trening spala mnóstwo kalorii, wcale nie znaczy, że to jest dobry trening i tak naprawdę dużo bardziej istotną rzeczą, nawet jeśli się odchudzamy, jest tak naprawdę cały bilans kalorii w ciągu dnia, a nie tylko to, ile spalimy na treningu. To nie jest najważniejsze. Uwaga, ostatni raz, lecimy! Układając trening dla początkujących, pytałam się właśnie mojego męża, co by wolał. Czy mnóstwo różnych ćwiczeń, czy raczej, żeby się powtarzały? I właśnie powiedział, mam nadzieję, że to jest prawda, możecie mi to napisać właśnie w wiadomości, że jeśli zaczynasz albo wracasz, to chyba lepiej jest robić ćwiczenia, które już znasz, czyli pokazujemy je raz, potem powtarzamy je drugi i wiecie, o co chodzi. Ja też myślę, że dzięki temu możecie się dzisiaj skupić na tym, co robicie. Jeszcze troszkę. Oddychaj, brzuch napięty. Piękne ćwiczenie. Ono jest bardzo fajne, bo jest bardzo bezpieczne. 3, 2, 1, luz. Super. Teraz wracamy trochę do szkoły, bo będziemy robić brzuszki. Nogi są na podłodze, ręce za głową. Będziemy robić spięcia góra, dół. Co jest ważne, nie przyklejamy brody do klatki piersiowej. Weźcie teraz rękę i zróbcie sobie tak. Tak ma zostać, ok? Ręce za głową, lecimy. Do góry, wróć. Do góry, wróć. Zobaczcie, że ja nie wstaję jak na zaliczeniu na WF-ie. Tak. To nie ma sensu. Zamiast tego lekki zakres ruchu, tak żeby poczuć, że ten brzuch pracuje i wracasz. Pracuje, wracasz. Wcale nie musisz się podnosić do kolan. Jeśli bardzo boli cię szyja, postaraj się odłożyć głowę na ręce i tylko brzuch prowadzi ruch. Brzuchem. Spinam mięśnie i dzięki temu unoszę tułów. Ho. Pięknie. 4, 3, 2, 1, luz. Jeszcze raz zrobimy to samo. Aż mi się stoper, słuchajcie, wyłączył, bo ja oczywiście... Ja mam tak, plany jedno, a realizacja to drugie. Zawsze zrobię coś inaczej. 3, 2, 1, lecimy z pięcia znowu. Góra. 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 Pięknie. Pamiętacie, co mówiłam? Nie szyją. Szyja leży, odpoczywa, nie ma prawa boleć teraz. Tylko brzuch pracuje. Zepnij. Zepnij. Super. Jeszcze troszkę. Wydech na górze i wdech z powrotem. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Pięknie. Luz. Ostatni raz zrobimy to ćwiczenie, ale w troszkę innej formie. Dodamy znowu papryczki chili. Pójdziemy wszyscy do góry, zatrzymamy się i w odpowiednim tempie będziemy schodzić i wchodzić. Ja wszystko wam powiem w trakcie. Zaczynamy za 6, 5, 4, 3, 2, 1. Do góry wszyscy, trzymaj w górze i teraz na 3 schodzimy. 3, 2, 1. Góra na 2. Raz, 2, zejście na 3. 3, 2, 1. Góra na 2. Raz, 2, zejście na 3. 3, 2, 1. Tempo 2, 2. Raz, 2, raz, 2. Raz, 2, raz, 2. Zostań w górze. Trzymaj. 4, 3, 2. Schodzisz i góra. Góra. Wróć. Góra. Wróć. Luz. Pięknie. Ostatnie ćwiczenie nam zostało. Ostatnie. To jest ten moment, w którym bardzo dużo osób wyłącza trening. Mówi, a już nie mam czasu. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Zostajemy, robimy ostatnie ćwiczenie. Dlaczego? Dlatego, że tak robią sportowcy, tak robią osoby, które poważnie podchodzą do swoich treningów. Znów kładziemy się na plecach. I teraz nogi do góry będziemy odkładać raz, jedną. Raz, drugą nogę. Zaczynamy za 5, 4, 3, 2, 1. Ręce mogą być na biodrach. Lecimy. Dotknij piętą, wróć. Pięta, wróć. Iwona, bardzo Ci dziękuję za wpłatę. Pozdrawiam Cię serdecznie. Ale piękne profilowe. Jeśli dobrze widzę.
tym ćwiczeniu bardziej będzie nam pracować dół brzucha. Przy spięciach pracowaliśmy bardziej nad górną częścią, teraz pracujemy nad dołem i dzięki temu, pyk, będziemy mieli cały brzuch opracowany. Jeszcze trzymaj. Jedna noga, druga. Jedna, druga. Trzy, dwa, jeden. Luz. Jeszcze raz zrobimy to samo. Słuchajcie, się muszę przyjrzeć temu owocowi. Tak, dobrze mówiłam, że ładnie. Okej. Kolana, nogi, gotowi? Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Pracujemy nad tym dołem brzucha. Lecimy. Pięta, wróć. Pięta, wróć. Ha. Ha. Pięknie. Raz. Raz. Jeśli bolą Was też nogi przy tym ćwiczeniu, to jest całkowicie normalne, zwłaszcza u osób początkujących, Wam całe ciało będzie pracować. Więc bardzo często przy ćwiczeniach na brzuch, na jakąś inną konkretną partię ciała, Wy będziecie też czuli resztę ciała i to jest normalne na początku. Jeśli mięśnie są dość słabe, to całe ciało będzie kompensować i całe ciało będzie robiło wszystko, żeby zrobić ten ruch. Więc tym się w ogóle nie przejmujcie, to też przejdzie w trakcie. 3, 2, 1. Luz. Uwaga, teraz mam ofertę dla osób, które chcą więcej. Odkładamy obie nogi, wracamy lub zostajemy przy tej wersji, którą mieliśmy. Wybieracie sami. Zaczynamy za 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lecimy. Hop. Hop. Lub obie nogi. Ty wybierasz. Pięknie, to jest ostatnie 40 sekund pracy. Szybkie schłodzenie i koniec treningu. Zrobiliście to, wzmocniliście całe ciało. Wybraliście wolny wieczór i świadomie włączyliście ten trening. Za to już należą się brawa, ekstra. Jeszcze. Jeszcze. Pracuj. Pamiętacie, co mówiłam, pracujemy do końca, nie robimy skrótów. Hop. Pięknie. Pięć. Cztery. 3, 2, 1, luz. Połóż się na macie, kolana do klatki, rozluźniamy odcisk lędźwiowy, super. Leż, głęboki wdech, wydech, jeszcze raz wdech, wydech. Kładziemy się na boku, opieramy sobie głowę o ramię i teraz ręką, która jest z zewnątrz, chwytamy za nogę z zewnątrz, pięta do pośladka, rozciągamy sobie przód uda, kolano przy kolanie, głęboki wdech, wydech, jeszcze raz wdech, wydech, dobra robota, super robota, naprawdę, jestem z Was bardzo dumna. Powoli podnosimy się, obracamy się na drugą stronę i znowu głowa na ramieniu, pięta, pośladek, rozciągamy przód uda. Jeśli nie czujemy rozciągnięcia, staramy się wyprostować jeszcze bardziej biodro, to jest ten ruch. Wypychamy biodro do przodu. Powinien się rozciągnąć bardziej mięsień z przodu uda. Pięknie. Kocie lot, dzięki. Słuchajcie, jeśli macie ochotę, to specjalnie dla osób początkujących chcecie zadać jakieś pytanie. Po treningu live, po napisach końcowych będzie mały after, będziecie mogli zadać mi pytanie, porozmawiać ze mną na żywo. Jeszcze raz głęboki wdech. Nogi przed siebie, prawa noga na lewą, rozciągamy pośladek, przyciągamy kolano do siebie, zostajemy w tej pozycji. Więc jeśli oglądacie ten trening na żywo, to zaraz się pożegnam, skończą się napisy. Przeczekajcie napisy i do Was wrócę, będziemy mogli pogadać na żywo, może zrobić jakieś Q&A. Pierwszeństwo w pytaniach mają osoby początkujące. Druga strona. Wiem, że jak się jest osobą początkującą, bo się wraca, to ma się dużo pytań. I żadne pytanie nie jest głupie, pamiętajcie. Głęboki wdech. Wydech. I teraz łączymy stopy. O tak. Opieramy się z tyłu i otwieramy kolana, tak żeby rozciągnąć tutaj wewnątrz uda, otworzyć biodra. Dzisiaj nie pracowaliśmy dużo nad wewnętrzną częścią ud, natomiast ta część ciała jest często bardzo spięta, więc jak najbardziej. Ok, teraz powoli wstajemy.
bierzemy głęboki wdech, wydech, ręce za sobą, otwieramy klatkę, łączymy dłonie w koszyczek. Głęboki wdech, wydech i brawo, ukończyliście trening dla początkujących, wzmocnione jest całe wasze ciało, jestem z was mega dumna, niezależnie od tego, czy był to dla was bardzo łatwy trening, czy bardzo trudny, jest zrobiony i to jest najważniejsze. Mam nadzieję, że widzimy się już niedługo, pamiętajcie, że trwa nasze wyzwanie noworoczne, darmowe plany treningowe, ściągnijcie sobie z bloga, link macie w opisie, można w każdej chwili dołączyć, nie jest za późno, to jest ważne, nie jest za późno. A na dzisiaj to już wszystko, widzimy się na afterze, jeśli oglądacie to na żywo, a teraz potreningowa piątka, bo zasłużyliście. Pa! Super robota!